Jak rozmawiałam z przyjaciółmi, chyba stracili kontakt z ludźmi. Nawet już tego nie potrzebują. Wcześniej nie miałam czasu, żeby tak dużo myśleć. Mam wrażenie, że im więcej się myśli, tym bardziej jest się nieszczęśliwym. To jeden z cytatów uczniów, którzy od początku pandemii są na zdalnym nauczaniu. Niezwykłej wystawy, która jest przy Galerii Sztuki Współczesnej, a ze mną jest pani dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, kto jest autorem tej niezwykłej wystawy i co zainspirowało autora do stworzenia tak naprawdę bardzo realistycznego, ale i smutnego tematu i pokazania go. Dzień dobry. Autorem tej wystawy, autorem zdjęć, ale także osobą, która zebrała te wypowiedzi, które są naprawdę wstrząsające, jest znakomity fotograf Piotr Małecki, ambasador firmy Canon, bo ta wystawa zorganizowana jest we współpracy z Canon Polska. Piotr Małecki starał się dotrzeć właśnie do tych osób. Myślę, że to bardzo ważny temat jest, który jeszcze nie do końca jest pokazywany. To jest chyba taka pierwsza z prób pokazania tego tematu, co dzieje się z dziećmi i z młodzieżą, które już od przeszłego roku są zamknięte w czterech ścianach swoich pokojów, swoich domów, jak oni się tam czują, co oni robią i co oni myślą. Myślę, że to ważne, żeby to pokazywać. Do wystawy Szkoła Wirtualnie zostałem zaproszony przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Podczas tych zdjęć miałem przyjemność być zaproszonym przez młodzież do ich domów, do ich własnych sypialń, ich mieszkań, gdzie próbują w jakiś tam sposób radzić sobie z tą pandemią. Są niestety bardzo mocno wyobcowani, zamknięci. Przez to, że nie chodzą do szkoły, również nie widują się ze swoimi rówieśnikami. I to wydaje mi się tak naprawdę największym problemem po prostu. To wyobcowanie, ten brak kontaktu z innymi ludźmi. To nie jest jedyna wystawa, którą teraz mamy w Galerii Sztuki Współczesnej. Ta tak naprawdę jest plenerowa, ale dużo się dzieje również w samej Galerii Sztuki Współczesnej. Co się dzieje, pani dyrektor, i jakie plany wystawowe na najbliższą przyszłość? To jest jedyna wystawa, którą można zobaczyć, bo ciągle jesteśmy zamknięci. Na razie do 25 kwietnia czekamy na kolejne decyzje rządu. Nie wiemy, jak to będzie, więc wystawę plenerową Szkoła Wirtualnie można zobaczyć. Natomiast w naszej galerii jest zorganizowana wystawa Dziewczyna Szatana autorstwa Malf Miel. Tej wystawy zobaczyć fizycznie nie można, ale pokazujemy ją na wynos. Można sobie zamówić pakiet na wynos tej wystawy za pośrednictwem naszej strony internetowej, naszego sklepiku. Można je też odbierać w recepcji. Jest też bardzo bogaty program towarzyszący, oczywiście online'owy, czyli jesteśmy tutaj ciągle troszkę w tym temacie tej wystawy, że wszystko dzieje się wirtualnie. Tak jak szkoła jest wirtualnie, galeria też w dużej mierze działa wirtualnie i głównie, przynajmniej no, w tym miesiącu, te działania będą tak wyglądały, ale bardzo zachęcam, bo myślę, że ten program do Dziewczyny Szatana jest bardzo bogaty, tam jest bardzo dużo spotkań, bardzo dużo dyskusji, które krążą wokół tego tematu, o którym Malf Miel chce nam mówić, o wolności kobiety, o niezależności kobiety, o buncie. To wszystko można zobaczyć w internecie i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy serdecznie do oglądania wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej, zdalnego oglądania lub tutaj na plac teatralny, gdzie niezwykła wystawa, która może skłonić nas do refleksji i przybliżyć do problemów, z jakimi borykają się często nasze dzieci.